No i stało się, widzowie. Słuchajcie, śnieg roztopniał. Tak jest, dobrze słyszycie. Została tylko wielka, ogromna góra z wody i nic więcej. Nasza cała wioska jest pod spodem. Nic z niej nie zostało. Niestety woda zabrała ją ze sobą. Ale jesteśmy, słuchajcie, uratowani, ponieważ mój brat ma wyspę. Tak jest, dobrze słyszycie. Ma wyspę i nas uratuje. Pójdziemy do niego, wybudujemy swoje własne domy i normalnie, słuchajcie, zamieszkamy sobie na wyspie. Zróbmy to jak najszybciej. Możemy się ogólnie wyścig jeszcze zrobić na łapeczkę w górę, jeżeli tylko chcecie. Przed nami powinna być... O, właśnie dojechaliśmy. Tutaj jest wyspa, nie? Zrobimy wyścig pływający. Takiego jeszcze nie było, słuchajcie, także zacznijmy. Wy klikający łapeczkę będziecie szybsi, czy my dopływający tam na tej tratwie. Zobaczymy. 3, 2, 1, startujemy! Szybko, dawaj, szybko! Lecę! Widzowie, nie będą szybsi! Nie będą szybsi! Nie ma takiej opcji! My będziemy szybsi! Szybsi! I prawie! No i jesteśmy! Tak jest! Udało się! Dobra, ale zanim jeszcze tam wejdziemy, możemy wyjść z tej łódki, chodźmy tutaj. Zanim tam jeszcze wejdziemy, to niech widzowie nie zapomną o subskryberze takim czerwonym jak moja bluzka. Klikajcie wszyscy, widzowie, a ta woda zniknie. Nie, no żartowałem, nie zniknie, ale kliknijcie subika. No właśnie, dobijamy 300 tysięcy, a na 300 tysięcy szykuje się fajna niespodzianka. A jak już wiecie, to są święta, nie? Może do świąt damy radę dobić 300 i normalnie będzie fajna niespodzianka na święta. Także klikajcie, a my wchodzimy sobie tutaj. Normalnie pierwszy raz jestem na tej wyspie Smajslowa. On tu ogólnie mieszka, ale słuchajcie, nie będziemy do niego wchodzić. Nie będziemy do niego wchodzić, bo my jesteśmy deczko pokłóceni. Normalnie ostatnio się pokłóciliśmy, ale gdzieś tutaj są bloki, z tego co mi wiadomo. Chyba w tej skrzynce, ale chodź tutaj, będziemy budowali swoje własne domy. Czekajcie, zobaczmy co tutaj jest i rzeczywiście są bloki. Ej, mamy bloki, Alek, słuchaj, bierz bloki, ja biorę biało-czerwone. Weźmy bruk, weźmy tutaj jakieś deski, to mi się też może przydać. O, tu jeszcze narzędzia są, ty narzędzia też sobie bierz, po jednym dla każdego akurat będzie. Wezmę jeszcze jakieś krzesiwo, wezmę łuk, wezmę kompas i weźmy łuk ze strzałami. No to co, wszystko mamy pozabierane, no to możemy brać się za budowę. Dawaj, Alek, idziemy budować domy. Ty, czekaj, tak z dala od Smajslowa, bo ja za bardzo za nim nie przepadam. Może za tym domkiem. Dawaj, tu jakiś villager chyba mieszka. Tak jest, tutaj normalnie nad morzem. Ja sobie tu stawię dom, a ty weź postaw obok mnie. A ja tutaj postawię, patrz, tutaj. Dobra, w porządku. Stawiamy sobie domek, elegancko, ładnie, pięknie. Ale Smajslow się zdziwi, że ja zamieszkałem u niego na wyspie, nie? Wiecie, bo to jest jego wyspa, więc on sobie może powiedzieć na przykład: ej, ty weź przestaw ten domek. No miejmy nadzieję, że tak nie będzie, że nam tego nie zrobi. My teraz rozbudujmy swoje domy i pójdziemy mu pokazać, jak te domy nasze wyglądają. Chop, siop, stawiamy tutaj na razie bloki. A duże te domki robimy, czy takie małe? Nie, no takie normalne. Normalne tak, żebyś mógł mieszkać, nie? Bo wiesz, zrobisz sobie mały, no to będziesz miał mało miejsca w środku. Ja sobie zrobię duży, na pewno sobie zrobię duży jakiś domek, żeby mieć wygodnie, przestronnie. Mój domek w ogóle będzie latał. Zobaczcie, taki latający domek. Nie, no zaraz dam jakąś podpórę, żeby się czasem nie zawalił, jak przyjdą jakieś deszcze, ulewy, albo nie wiem, sztormy, bo jesteśmy normalnie w centrum takiego zbiornika wodnego normalnie przez ten śnieg. Ocean jest, albo nie wiem, może jakieś głębokie, ja nie wiem. No może to się zrobiło, słuchaj, przez ten śnieg, który się roztopił, nie? No, napadało go tyle, zrobiło się cieplej, stopniało. Dokładnie, no i wiesz, tak, jak jest źle. Dobra, mój domek będzie gdzieś takich kształtów, to teraz mogę stawiać ściany. O, tutaj elegancko będzie ściana jedna, druga. Zaraz postawimy wszystko, zobaczymy, czy Smajslowowi się to spodoba, te nasze domki, jak myślisz? Będą mu się podobały? No, pewnie mu się spodobają, na pewno będą lepsze od jego chatki. No, ja też właśnie mam, słuchaj, ja mam taką chęć zrobić lepszy domek niż on ma, nie? Bo ja wam pokażę, widzowie, jak wygląda jego domek. Chodźmy, podejdźmy szybko. Tutaj on mieszka i to jest jego domek. O, zaraz wam go pokażę, tutaj w tym miejscu. O, tak wygląda jego domek, a my z Alkiem postaramy się zrobić lepsze domy od niego. Ha, tak, będziemy mieli lepsze domy od niego. U niego normalnie tutaj na tym, jak to się nazywa, na wyspie, tak? Na wyspie, no. Tak. Dobra. Bezludnej wyspie, ale z ludźmi. Bezludnej nie, tu jacyś villagerowie niby mieszkają. On coś mi tam dzwonił i mówił, wiesz? Ale mnie nie zapraszał. Wiesz, w ogóle zapomniałem ci powiedzieć, wiesz, że on mnie nie zaprosił, żebym sobie przyszedł tu zamieszkać? Nie, nigdy mi nie powiedział. Aha. I dlatego ja postanowiłem ciebie wziąć. Normalnie przypłynęliśmy tutaj i sobie sami domy postawimy. My się nie będziemy go pytali, czy możemy. Ja cię zawsze zapraszałem wszędzie. No, dokładnie. Jak też miałem, to cię zaprosiłem. Dokładnie, ja ciebie też zawsze zapraszam. Ty jesteś w porządku, gościu. Także teraz stawiamy ściany. Mój dom
domek będzie taki kolorowy, a twój, o, twój niebieski będzie też spoko tak. Wygląda. Ej, to wiesz co, to jak zbudujemy nasze chatki, to się nawzajem zaprosimy do nich, dobra? Jego nie potrzebujemy. Dobra, nie ma problemu, ja cię zaproszę, kawę, herbatę, wszystko ci zrobię, na spokojnie. Tylko, że nie mam kawy, herbaty, będę musiał od Smajslowa pożyczyć. Chyba on ma, co? No, wydaje mi się, że może mieć jakieś tam ciastka czy coś. No dobra, ja już tu środek, zobaczcie, mój domek tak wygląda. Powiem wam, że całkiem fajnie. Jeszcze ściany muszę sobie podokańczać, także nie traćmy czasu. Weźmy teraz sobie biały. O, ja będę miał trochę inny dom. Będę miał taki ładniejszy, kolorowy. Szyb nie robię. Ty, Alek, też nie rób lepiej szyb, bo tu może jakiś sztorm przyjść i wtedy no, by nam rozwalił ten domek, nie? No nie mam jak zrobić, no. No, no właśnie, a nie ma szyb. No chyba, że później od Smajslowa pożyczymy. Ajajaj, jeszcze postawiłem nie te bloki, co miałem. Dobra, już to przestawiamy, przerabiamy. Wyjmiemy chyba tych bloków domu, nam wystarczy, co? W ogóle, ej, on będzie wkurzony, bo my wzięliśmy jego bloki, nic mu nie mówiliśmy, a normalnie budujemy sobie dom z tego, nie? A, tam, no, a nie, co tam się przejmować? Po co niebieska glina, bo czerwona? Przecież to no, nie jego no, kolory. No, to nie jego kolory, to nie jego kolory, tak jest, Alek, masz rację. Miejmy nadzieję, że on nie będzie zdenerwowany na to. Dobra, ja już zaraz będę dach robił, a jak tam u ciebie to wygląda? Powiedz no, mi. No ja się zastanawiam, czy użyć jego żółtego betonu, bo to w sumie jego kolor jest. To tak, żółtego lepiej nie. Weź se niebieski, dobra? No niebieski mam, to idę odłożyć żółty na bok. No, żółty połóż tam se na bok. Ja już kończę domek, teraz będę dach robił. Dach też zrobię kolorowy, bo to jest beton. To co ja kładę, to jest beton. Tylko ten biały blok to nie jest beton, tylko jakiś kwarc. A tutaj normalnie czerwony beton. Także ładnie, ładnie wygląda. I będzie odporne na wszystko. Normalnie wichury, nie wichury, to będzie normalnie to nada, działało. Coś nie o ziemi. Tak, będzie robiło robotę elegancko, także teraz dajemy tutaj daszek, ja już to zasłaniam całe, lecimy dookoła, zobaczycie widzowie, będzie ładnie i musicie dać znaka w komentarzu ogólnie, jak wam się podoba, nie? Jak wam się podoba normalnie mój domek oraz Alka, ale dopiero wam je pokażemy w całości, jak je skończymy, tylko Sebek uważaj, nie spadnij, bo to są prace na wysokościach, Alek, ty też tam widzę, szalejesz. A kasku założyłeś, czy nie? Kasku BHP, nic ja nie zrobiliśmy. Ja nie mam nawet kasku budowlanego, on nie miał. Musimy mu powiedzieć, żeby kupił, bo jak tu inni przypłyną i będą chcieli się wybudować, jakiś domek sobie postawić, no to niech lepiej tutaj jest bezpiecznie, nie? Niech im pokupuje wszystkim kaski. No właśnie, bo już jakiś sanepid przyjdzie i zamknie tą całą wyspę. No, wtedy będzie duży, duży problem. W ogóle mi bloków mam bardzo mało. Chyba mu wszystkie bloki wykorzystaliśmy, które miał na wyspie, ale nie, się wkurzy. Nie, mogę ci pożyczyć jakieś, nie? Bo tu się troszeczkę mam, ale też końcówkę tylko, więc no, też końcówkę bloków masz? Tak, no, to już wyczerpałem. On sobie nic nie postawi, on tu miał pomysł wybudować jakąś piekarnię, jakieś sklepy, nie wiadomo po co, nie wiadomo na co. Przecież my też chcemy zamieszkać, nie, ale... Po co mu piekarnia, jak on tutaj mieszka sam z dwoma villagerami? No właśnie, no właśnie, po co mu sklepy? Po co mu tutaj sklepy? Całkiem niepotrzebne, nieprzemyślane to jest. Ej, w ogóle jakiś widz do mnie dzwoni, ale ja na odcinku nie odbieram. Dobra, wyciszymy i lecimy dalej, na spokojnie, tak jest. Niech sobie dzwonią. Wow. No dałem numer, słuchaj. Niektórzy mają, niektórzy dzwonią, ja sobie z nimi rozmawiam, nie? Fajnie ogólnie, a ty nie podałeś swojego numeru, to może ja podam, co? Dzwońcie do Alka pod numerem telefonu. Nie, poczekaj, nie? Stój. Mogą na Instagrama do mnie napisać, a, nie? No dobra, to piszcie na Instagramie. Ogólnie do mnie też nie dzwońcie, tylko piszcie na Instagramie, to będzie lepiej. To będzie lepiej, bo zawsze odpiszę, a nie zawsze odbieram, nie? Bo teraz na przykład odcineczek nagrywam, no to nie mogę odebrać jakby, nie? No i dobra, słuchajcie, mój domek wygląda tak, ale wiecie co? Brakuje mi tutaj czegoś. Łopaty też mi brakuje, ale to sobie trochę wykopię, wyrozkopię tą ścieżkę, żeby normalne dojście do mojego domu było. Okej, okay, coś takiego zrobiliśmy. Wow, ale laguje coś, a ta woda się tak podnosi co chwila, powiem ci. Jak się podnosi? Śniegu, no nie wiem, jakby tak więcej śniegu topnieje i tak dalej. A może? Nie wiem, ślagi złapałem, powiem ci, wiesz? Może być, może coś było. Dobra, ale słuchaj, ty, ja jeszcze drzwi potrzebuję, ale drzwi sobie tutaj zapożyczę. Ej, nie! Tu już ktoś wziął im drzwi. To ty, Alek? Nie. Alek? Naprawdę ktoś zabrał drzwi? Alek, co to ma znaczyć? Co? Ej, jaki chłop zabrał normalnie villagerowi jakieś drzwi? Dobra, nie, słuchaj, to się ja je muszę oddać. Dawaj mi te drzwi.
No ja sobie zrobię własny, ja wiem jak się kraftuje drzwi. No to zrób sobie własne, a ja jeszcze do innego villagera podskoczę na szybkości. Tak jest. Ej, wszystkie drzwi Alek poprawie pozabierał, dobra. To żeby mnie Smajslu nie zobaczył. Te drzwi teraz rozbijmy, połóżmy sobie na domku, no i domek będzie skończony, domek będzie fajnie wyglądał. Okej, okay. I zobaczymy, czy to coś tu w skrzynkach jeszcze jest. O, mamy dębowe drewno, mamy deski, mamy zielony. O, zielony kolorek i tutaj jeszcze jakiś fioletowy. Ja ci zostawię tu po jednym bloku, żebyś mógł sobie to wykorzystać. Ja też dobrze, sobie zabiorę. Dzięki. I idziemy udekorować mój domek w środku. Na razie zwykłymi blokami, bo nie mam żadnej kuchni ani nie kuchni, także będę musiał sobie poradzić bez tego. Zróbmy sobie na przykład zieloną podłogę. Zielona podłoga będzie ładnie wyglądała w środku. Ja sobie balkonik robię. Patrz jaki ładny. Balkon sobie tutaj robisz? Ej, czekaj, ty, dobry pomysł. Ja też sobie zrobię balkon. Też sobie balkon zrobię. Pokaż, w którym miejscu. Zrobimy w tym samym miejscu, będziemy machać u siebie. O, dobra, nie ma ja problemu. Ja ci pomogę, tutaj w tym miejscu możesz zrobić, patrz, tu będzie wejście na balkon. No, i to weź mi zrób na morze, o, tak, żebym mógł wychodzić, no. I w tym miejscu byś miał balkon, patrz. A ja sobie tutaj elegancko wyrąbię trochę drewna. Zobaczycie, widzowie, co ja tutaj planuję zrobić. Już mi się to zaczyna podobać. Ładnie, pięknie, elegancko. Alek, pomóż mi z tym balkonem. Gdzieś ty polazł? To, na początku sobie piecyk zrobić, czekaj. Piecyk? A to weź mi też piecyk ogarnij, dobra? To jest też piecyk, dobra. No i stół konstrukcyjny, bo się przyda nam. Dobra, no i piecyk, proszę bardzo. No, ale będziemy mieli chałupę, będziemy mieli ogrzewaną i wszystko. Ładnie, pięknie, tak, o to chodzi. I gdzie ci postawić? Mam tak, piecyk, proszę no bardzo, weź tutaj mam postaw, crafting. Tutaj, albo dobra, daj mi, ja sobie dobra, to wezmę, dawaj. I płotki abyś potrzebował na balkon, trzymaj. Co masz? Płotki zrobiłem. O, no to super, to dawaj, ja tu porozstawiam, a łóżko jakieś by się przydało, tylko wełny nie mamy, nie? No wełny nie ma, to skąd ja ci łóżko wezmę, co? No, to jeden problem taki jest, no dobra, wyrzuciłeś mi te drabinki, tak ja jest, wiem, mam drabinki. Ja wiem, Senek, mam pomysł, co? Chcesz łóżko mieć, chcesz mieć łóżko? No łóżko to, bym chciał to, mieć. To dawaj sobie, no pójdziesz ze mną na misję, chodź, pokażę ci coś. Nie gadaj, dawaj, że chcesz Smajslowowi wziąć. No możliwe, chodź, dawaj. Ja, ej, to będzie grube. Nie wiadomo, musimy czy on tam jest. Musimy wejść na chatę, czekaj, chodź tutaj. Ej, ale powoli i cicho, po cichu, żeby on tego nie widział. I dawaj, okay. I tu jest trzeba podbudować, nie wchodź, nie tak, patrz, pa. Podbudujemy chodźmy się? Na górę, dawaj, no. Dobra, czekaj, buduje się, ej, ale akcja, kradniemy okay. Łóżko Smajslowi. Nie ma go tutaj, i takie pytanie. Musimy jego łóżko, czy robimy czekaj, swoje? Czekaj, jestem na górze jestem, okej? Okay? Szybko, cyk, fuch. Dobra, słuchaj, no to ja zabieram to łóżko. Dobra, to ja biorę wełnę od niego, czekaj. Dobra, ty jeszcze jakieś tutaj są meble, ty zabieraj, dawaj, nam się przyda, tak, tu jakaś szafka. No dobra, no, ja będę się chłopie, dobra, teraz ucieczka, rozwal te bloki, szybko. Rozwal te bloki, a ja idę sobie wszystko postawić. Ej, mam normalnie łóżko, mam wszystko, elegancko. Ale Smajsu będzie wkurzony, że mu to zabrałem, Dobra, ale to nic, nic, normalnie tam, ja mu wcale nie zabrałem, widzowie, wy coś widzieliście? Ja nic nie widziałem, ja ale ty coś widziałem. Widziałeś? Nie, nagrałem. No, ja to no właśnie, ja też nic nie wiem, tutaj sobie szafę, o, elegancka, ładna, piękna, dobra, to tutaj jeszcze, czekajcie, co byśmy mogli zrobić? Tu mam drabinki, mam jakieś krzesiwo, ja to mi się na razie nie przyda, o, to tutaj bardzo sobie zrobię balkonik elegancki, tu żeby nie wypaść, no i co? Ja mam balkon zrobiony, a ty, ale jak widzę, tu ja podpory dałeś. Ja mam już gotowe już. Patrz, zobacz tutaj, weź sobie na chatę, zobacz sam. No, czekaj, idę. Tu zamknijmy drzwi. Okay, idę pokaż do ciebie zobaczyć, jak ty to tutaj wybudowałeś. O, Alek też ma łóżko. Ma tutaj sobie szafeczkę z budzikiem. No, piecyk, stół konstrukcyjny. Powiem ci, że bardzo ładnie to wygląda. Elegancko, ładnie, pięknie. No to chodź teraz do mnie. To idę, ci pokazać, jak ja mam u siebie wybudowane. U mnie to normalnie. Alek ma podpory dane. Ja jeszcze nie, ale miejmy nadzieję, że ten domek się nie zawali. Chodźmy teraz do mnie do domu. A mój domek wygląda w taki sposób, ale trochę taki tęczowy, no. Ładnie. I szafę masz. Szafę mam, można ją otworzyć, tu są moje ciuchy. Znaczy, no może i nie moje, ale mam tu ja ciuchy. Ja mam sukienki, po co ci sukienki, co? To nie moja szafa, no znaczy moja, ale wiesz. Ej, tam okay. Się nie przebieram. No dobra, wyjdź sobie na dwór, zobacz, tu mam balkonik taki. No, ładny, tutaj bariereczki, żeby nie sam go budowałeś. Ogólnie będziemy mogli skakać tutaj na główkę. Ej,
słuchaj, mam teraz taki pomysł. Idziemy do Smajslowa, nie? No. I mu pokażemy domy nasze. Co ty na to? No dobra, możemy pokazać. Dawaj, ej, a jak myślisz, będzie wkurzony, czy lepiej mu tego nie, nie pokazywać? Nie, będzie zadowolony pewnie, że razem z nim mieszkamy, wiesz. Myślisz? No dobra, no to chodź. Idziemy wtedy. Idziemy do niego, idziemy mu powiedzieć, że wybudowaliśmy u niego na wysepce, bo to jest jego prywatna wysepka, normalnie sobie domy dwa. Zobaczymy, jak na to zareaguje, także idziemy tutaj, tędy. O, z tamtej strony ma wyjście. Ej, czemu ja tak powoli biegam? Co jest grane? Czemu nie mogę szybciej? Głodu nie masz. A, rzeczywiście, jestem bardzo głodny. To trzymaj marcheweczkę ci, dam marcheweczkę. To weź, daj. To daj, daj, ja sobie zjadę. Ej, on miał tu kamery, patrz na to. On wszystko to nagrał. O. Dobra, bądźmy dobrej myśli, że on nie patrzy w te kamery. Czekaj, ja rozwalę te kamery, czekaj, kill-offem. No teraz to tak słabo, nie? Jak już się nagrało. A nie można ich rozwalić nawet, zabezpieczył mocno je. No dobra, to lepiej je zostawmy. Wiesz co, pukamy do drzwi i... O! Masz kamerę. Dobra, pukam do drzwi i go informuję, że się wybudowaliśmy u niego na wyspie. Halo, puk, Smajslow! Halo, Smajslow! Otwieraj to rzecz, wiem, że tam jesteś! Halo, Smajslow! O, jest, ty, jest. Widzisz go? No, siemano. Słuchaj, jest taka sprawa, no, ja wiem, że ty zdziwiony jesteś, że skąd my się tu wzięliśmy, ale chodź ci coś pokażemy, dawaj za nami, chodź tutaj. Wybudowaliśmy się na twojej działce normalnie, dwa domy postawiliśmy. Smajslow, idziesz? Biegnie. On coś ogólnie pisał do nas na tabliczce. Chodź tu, ej, Alek, już przyszedł, chodź. Tak, przyszedł, dobra. Tak. Chodź. Zobacz, to są nasze domy. To jest Alka dom, a to jest mój domek. Chodź tutaj, pokażę ci, jak w środku wygląda. No, fajne domy, podobają ci się? Gdzie on jest? Znowu zatrzymał się. Ej, coś pisze. A, na tabliczce. Dobra, czekaj, przeczytamy. Wynosię się stąd. Co? My mamy wynosić się stąd? Się wynosić? A dlaczego? Przecież czemu my nie możemy być na twojej wyspie? Przecież wiesz, że zalało nam całą wioskę i nie mamy gdzie mieszkać. Dlaczego ty nas wyganiasz? Przecież my jesteśmy twoimi najlepszymi przyjaciółmi, no co ty, nie bądź taki. No właśnie. Ładne, kolorowe domki żeśmy postawili, bierzcie to i wynocha. Ale jak co my mamy brać? Ej, Smajslow, rozbierajcie to. Ale słuchaj, my tylko bloki pożyczyliśmy od ciebie, no nic właśnie, złego nie zrobiliśmy. Tak, chodź, pokażę ci, jak w środku wygląda. Zapraszam tutaj, w skromne Patrzymy progi moje. Patrzymy bloki, to na ciebie, reszty no, nie słuchaj, potrzebuję. Jak ci szafa zniknęła, ja ci też oddaję bloki. Trzymaj, to są twoje bloki. Ogólnie wzięliśmy wszystko, je ze skrzynki. Ja miejmy nadzieję, serio, że się nie wkurzysz. Ej, nie, krzesiwo jest moje. Krzesiwo, jeszcze nie pożar w moim domu. Słuchaj, Smajslow, ja ci poddaję bloki, to są twoje bloki, one mi się już raczej nie przydadzą, a jak będę chciał, to przyjdę do ciebie po nie, ale słuchaj, nie gniewaj się na nas, my chcieliśmy tylko zamieszkać u ciebie w domku, rozumiesz? No, nie jesteś... głową, że nie, i wynocha pisze. Wynocha? Ale, no słuchaj, no to jest twoje łóżko, ale to Alek wziął, to Alek ukradł, to wiesz? Jak ja wziąłem, to w twoim domu jest. Nie chcę was tu, co? Ej, on nas nie chce, Alek, co robimy? Zdenerwował mnie, wiesz co? Mnie też zdenerwował, dobra, wiesz co, nie chcesz, to żyj sobie sam tutaj, my sobie poradzimy z Alkiem. Ty, jak ty nie chcesz właśnie nas na tej wyspie, to nara, my idziemy. Nie potrzebujemy cię w naszej ekipie, sami sobie damy radę, no. Zobaczcie, wygania nas, co za wredny jeden. Dobra, ale chodź, idziemy. Chodź, ja mam pomysł. Idziemy do łódki, chodź. Tak, niech on pójdzie do domu. Słuchaj, chodź się schowamy tutaj za domek. Słuchaj, ja mam pomysł. No, co? Ja znalazłem krzesiwo u mnie w ekwipunku. Weźmiemy mu, podpalimy to wszystko razem z domem, całą wioską i normalnie odpłyniemy stąd. Co ty na to? No i super. No i tak zrobimy. I tak zrobimy, normalnie ja to podpalam, a ja się podpaliłem. Czekaj, zagasić się muszę. Hop, siup do wody. Dobra, szybko, dobra, elegancko, jestem we wodzie. Teraz muszę stąd wyjść i podpalić resztę domków. Szybko, do góry. On nas nie chce tutaj. No dobra, to my sobie poradzimy, pójdziemy do innej wioski, gdzie indziej nas przyjdzie. Pali się już jeden domek, pali się drugi, tak jest, podpalam, szkoda, że nie mamy dwóch krzesiw, no ale dobra, trudno się mówi, podpalamy, jeszcze dom Smajslowa, dobra, nasze domy niech zostaną. Ja mu te bloki porozstawiam, patrz, jego bloki tu pozostają.
zostawiam. O, dobrze. Na syfie, ej, mucha, te teraz podpalam, patrz, on się pali. Czekaj, ja go tylko poinformuję, żeby sobie poszedł z domu. Smajstone, dom ci się pali, uciekaj! Dawaj, Alek, szybko do łódki. Widzowie, nie róbcie tak nigdy, nie? Żeby podpalać w Minecrafcie domy, bo to nie jest normalne. Dawaj, szybko. Odpływamy stąd, uciekamy. Widzowie, słuchajcie, nie przyjęli nas. Smajstone nas nie przyjął i mamy teraz problem. Nie wiemy, dokąd mamy płynąć. W sumie jesteśmy w jakimś środku morza i nie wiemy nawet, gdzie jest nasza wioska. Także widzowie, liczę na waszą pomoc, że napiszecie nam w komentarzu i zaprosicie nas, do siebie. Po prostu jak macie jakąś wioskę, to zaproście nas, my przyjdziemy. O, Smajstone gasić tam u siebie domek, widzicie? Tam biega. No, czekajcie, odwrócę wam, pokażę. Tam właśnie jest, tam jest. Dobra, pomachajmy mu. No i wiecie co? Zapraszam was na mój drugi kanał, jak i na mojego Instagramka. Wszystkie linki macie w opisie, także wbijajcie. Ten odcinek już się kończy, także ja czekam na wasze komentarze. No i co? Żegnam się z wami. Do jutra, na razie, cześć, trzymajcie się, hej!